Dzisiaj mamy święto 35-lecia funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, ale zbiegło się to też z poświęceniem sztandaru. Jesteśmy właśnie po mszy w naszym kościele, a teraz będzie uroczystość podpisania, poświęcenia i wmurowania aktu erekcyjnego pod nową ciepłownię. Nowa ciepłownia będzie miała dwa kotły, jeden to jest 5 MW mocy. Kocioł ten będzie grzał ciepłą wodę przez całe lato i w zimie będzie pracował, i drugi kocioł 12 MW, który będzie pracował w zimie. Łącznie to zmniejszymy zużycie węgla ponad 60%, co wiąże się ze zmniejszeniem zakupów dwutlenku węgla, który jest teraz bardzo drogi, o ponad 60%. No, zmniejszymy emisję innych zanieczyszczeń również do powietrza, co jest bardzo istotne. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej jest jedną z pereł w koronie bialskich spółek. Myślę, że wiele miast zazdrości nam takiej firmy. Jest to firma świetnie prowadzona, ze świetnym zarządem, radą nadzorczą, która go wspiera, ludźmi, którzy są praktykami, którzy wiedzą, jak prowadzić firmę ciepłowniczą, i dzięki temu możemy się rozwijać. To jest przykład właśnie rozwoju firmy. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy dzień, gdzie rozpoczynamy budowę ciepłowni na Zrębki, ciepłowni, która będzie ciepłownią ekologiczną, gdzie nie potrzebujemy certyfikatów zielonych, gdzie dajemy też szansę zarobku rolnikom z naszego regionu, którzy te zrębki mogą tutaj dostarczać do Białej Podlaskiej. Chcemy, aby ta energia, którą dostarczamy do naszych budynków, szkół, instytucji, osiedli mieszkaniowych, była jak najlepsza, a więc żeby to była czysta energia. Dlatego też projekt budowy ciepłowni na Zrębki, ale również podjąłem taką decyzję już kilka lat temu, abyśmy wspierali też polską gospodarkę. W związku z tym węgiel, którym się pali w bialskim pecu, jest węglem polskim. Bardzo nam na tym zależało i to się sprawdziło. Sprawdziło się również ekonomicznie, że ten rachunek ekonomiczny był pozytywny. W dzisiejszej dobie, gdy gospodarka polska się rozwija, gdzie zapotrzebowanie na węgiel coraz bardziej rośnie, alternatywą właśnie do dostaw węgla jest budowa ciepłowni na Zrębki i to chcemy zrobić w kolejnym etapie. To są nasze plany z panem prezesem Witem Kompą. Chcemy wybudować elektrociepłownię, a więc wspomagać również tym ciepłem produkowanie prądu. Dzięki temu będziemy przygotowani na autobusy elektryczne, dzięki temu będziemy przygotowani, aby więcej zaoszczędzić, jeżeli chodzi o światła w mieście, o oświetlenie uliczne.